najgorzej jest w naszej branży jest coś takiego, że idziesz na przykład na sztukę znajomego i on potem pyta, jak było. No tak. Tak. I są parę sposobów. Znaczy, można wyjść wcześniej, żeby nie odpowiadać na to pytanie pod pretekstem, że gdzieś się śpieszysz. Można też powiedzieć, wiesz co, nie spodziewałem się. I z tym go zostawić. Niech on sobie radzi. Tak, no czy co się wszystko dzieje w warunkach, kiedy nam się oczywiście to nie podobało, co widzieliśmy, bo jak się podobało, no to pestka. No ale to jest jednak trzymanie się tematu. Taka odpowiedź. Troszkę trzymanie się tematu. A jaki byłby temat zastępczy w takiej sytuacji, że na przykład on pyta, no i jak było, a ty mu zaczynasz mówić, a wiesz, że mój syn zaczął tam, prawda? No nie, ale to już hamowa by była jednak. To trzeba tak delikatnie zmieniać temat. Mówisz zazwyczaj, że ale światło było fatalne. Kto ci oświetlał ten spektakl? Mój syn ci dobrze to oświetlił, ale niestety jest chory teraz na grypę i... I właśnie ma. I już jest zgrabne przejście do tematu zastępczego. Tak. No i o to chodzi, żebyśmy porozmawiali dzisiaj. Może wymyślimy na przykład jakiś jeden narodowy temat zastępczy, bo to też dobrze by było, gdybyśmy wiedzieli, że coś jest tematem zastępczym, bo za każdym razem dowiadujemy się, że coś innego jest tematem zastępczym. A gdyby było ustalone, że tematem zastępczym w każdej kłopotliwej sytuacji jest to i to, no to byłoby łatwiej, bo wiedzielibyśmy, że to jest temat zastępczy. Dobry pomysł. Mielibyśmy teraz na zawsze z głowy. Tak. Na przykład, gdyby było wiadomo, że na każdy temat, jak się odpowiada, kto ci to oświetlił, tak? Tak. No to, panie premierze, kto panu to tak oświetlił? Panie prezydencie, kto panu to tak oświetlił? No to, że to jest właśnie ucieczka w temat zastępczy i sprawa jest niby jasna. Chociaż może nie do końca jest jasna, ale państwo muszą sobie jakoś z tym poradzić i my będziemy się starali. Do 14. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pogoda. Na przykład, proszę tak. Bardzo, dobry temat zastępczy. Albo babcia. Babcia jest temat zastępczy. A wiesz, że ja w swojej grupie mam babcię? Jak... Mimo, że jesteśmy młodzi, to jeden z nas, z naszych kolegów, nosi takie zaszczytne miano, taki pseudonim babcia. U was w kabarecie moralnego nie powiem, kto to jest. No, to się domyśleć. Ta osoba zawsze zamawia herbatę na obiad. To jest dosyć obrzydliwe jednak, bo artyści nie powinni takich napojów spożywać i potem brudnym paluchem sobie wycina tak łyżeczką skórkę i żeby wrzucić cytrynę do środka, bo na skórce jest pełno bakterii, a w środku nie ma. I to skąd się wzięło? Tak. I jeszcze zasypię jakieś dobre filmy. To jest atrybut babci. No to a dopiero się zacznie, jak wam zacznie wyłączać telewizory na przykład podczas... Brakuje, żeby go robił, bo to jest mężczyzna, sweter na drutach w czasie jazdy albo to jeszcze za kulisami. Jeszcze to jest możliwe. No to czekamy na państwa opowieści o tematach zastępczych. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No takim temacie zastępczym za chwilę zaśpiewa Wojciech Młynarski po serwisie wymyślonym przez Łukasza Szweda. Rząd Słowacji zaniepokojony kryzysem w dostawach gazu ziemnego z Rosji zaapelował do swoich obywateli, aby zaczęli samodzielnie poszukiwać tego surowca. Na rządowy apel odpowiedzieli kryminaliści, którzy dokonali kilkunastu odwiertów w gazociągu, pozyskując znaczne ilości paliwa płynnego. Odnotowano również kilka przypadków wysysania resztek z kuchenek gazowych oraz zapalniczek. Polska policja wraz z przedstawicielami niemieckiego Jugendamtu, organizacji działającej na rzecz dzieci, poszukuje pięcioletniego Marcinka Drozda, który zbiegł od swojego niemieckiego ojca i od ponad tygodnia ukrywa się w nieustalonym miejscu. Niemiecka prokuratura postawiła chłopcu zarzuty używania w domu języka polskiego oraz czynnego oporu przed germanizacją. Wczoraj aresztowano matkę chłopca, Polkę, podejrzewaną o pomoc w ucieczce. Miau, miau. Ministerstwo Edukacji przedstawiło wymagania stawiane przedszkolakom w zakresie wiedzy i zachowań społecznych. Według ministerstwa pięciolatek powinien interesować się architekturą, muzyką poważną i filozofią. Powinien również znać historię najnowszą wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień z zakresu politologii oraz stosunków międzynarodowych. Z zachowań społecznych dzieci powinny umieć zawiązać buty, każdy oddzielnie, oraz opanować podstawy protokołu dyplomatycznego. Obecnie trwa obława na autora projektu, który prawdopodobnie schronił się w zakładzie psychiatrycznym, z którego zbiegł 2 lata temu. Miau, miau. Proszę Państwa, mam nadzieję, że sami dorośli są na sali, bo felietonik będzie na tematy takie cokolwiek pornograficzne. Swą ekspansją kulturową kapitalizmu. Niejednego już nabawił nas z kompleksu, a niedawno znów się strasznie rozzuchwalił, dokonując istnej wprost inwazji seksu. Myślał bowiem, że inwazji tej łakowie się poddadzą szkoły, biura, huty, szlichty
Właśnie u nas się tak trzaśnie, półświadomie, półwstydliwie i w ogóle. 50-50, lecz inwazja da nam krzywdy nie uczyni. Powiem stwierdzić, to należy tutaj śmiało. My od lat już gawędzimy o Marii. I to nawet szczerze mówiąc nie o całej. Na ten lek więc kapitalizm nas nie złapie. Gdy inwazją niecną swą steruje z dala, oni mają co najwyżej, ja wiem, lepszy papier. I cokolwiek dokładniejsi są w detalach, nam nic potem, powiem, każdy z nas potrafi trzymać temat przez godziny, dni, tygodnie, bez pomocy jakichś tam pornofotografii, tudzież innych wizualnych. Udogodnik u nas cieniej i subtelniej się to czyni. Niepotrzebne nam to ichnie perskie oko, kiedy sobie gawędzimy o Marii, traktowanej równie wąsko, prawda? Szeroko. Lecz gdy oni swą inwazję w sztuce w wodzie obmyślają, tkwiąc po klubach wśród otoman, my suniemy o Maryni śmiało co dzień. Więc posłuchajcie, kto jest lepszy erotoman? Niech już oni nas nie drażnią, bo z okazji skorzystamy, a Marynia jest tak sexy, że jak kiedyś im zrobimy kos inwazję, to nie w takie pospędzamy ich kompleksy, a na razie nikt im krzywdy nie uczyni. Lecz niech wiedzą ci hodowcy dzieci kwiatów, my od lat już gawędzimy o Maryni i na długo nie zabraknie nam tematu. Wojciech Młynarski, piosenka o Maryni. Też ja myślałem, że puścić piosenkę, niech się... Po co babcię denerwować, niech się babcię cieszy. Tak. No i już... Może zbyt oczywiste, tak? Zbyt oczywiste by to było pewnie. Poza tym, no rzeczywiście oczekiwania były takie, bo też przyszły listy do akademia.rozrywki@małpapolskieradio.pl w tej sprawie, ale przypominam, że my głównie rozmawiamy dzisiaj o temacie zastępczym i poszukujemy takiego narodowego tematu zastępczego. Wojciech Młynarski w tej piosence zaśpiewał o tym, że my od lat już gawędzimy o Maryni traktowanej równie wąsko jak szeroko i to, że prawdę mówiąc nie o całej. Mówiło się, że o pewnej części Maryni się rozmawia. A może by warto było już zmienić na przykład to, o czym się rozmawia tutaj. Czy to jest temat zastępczy, czy to jest główny temat akurat naszych rozmów? To nie prawda. Do końca jest to prawda. Jasne. To jednak my rozmawiamy dosyć często na temat tej części Maryni. Może tematem zastępczym byłoby rozmawianie o innej części Maryni, na przykład, żeby tamtą już taką omówioną dokładnie zostawić sobie, a teraz porozmawiać na przykład, nie wiem, o uszach Maryni, no albo tak, o nosie Maryni. Mniej efektowne, no bo jednak... To kwestia gustu. No ale pewne słowa są jednak niezastąpione, pewnych słów się nie da ominąć, tak jak się nie da ominąć Augustowa, na przykład trzeba się przez to przedrzeć. Prawda, więc środek Maryny jest jednak niezastępowalny. A propos tego, mam fajne powiedzenie, że a propos tematów zastępczych i tego, co da się zastąpić, a czego nie, otóż nie ma ludzi niezastąpionych, jak powiedział Ludwik XIII po śmierci Ludwika XII. Bardzo ładne. Dobre, nie? No, piękne. To mój kolega wymyślił, Przemysław Borkowski. A, proszę tak. bardzo. I jak to się ładnie złożyło, państwo nie uwierzą, że my tego nie przygotowaliśmy, a naprawdę tego nie przygotowywaliśmy. Tak. A proszę, Przemysław Borkowski, wspomniany przed chwilą, zacznie powtórkę z rozrywki. No nie, poważnie? Naprawdę. No to może już zaczynajmy powtórkę z rozrywki. On jest niezastąpiony, bo nie ma po nazwisku żadnego numeru. Jest tylko jeden Borkowski. Ale może być Przemysław Borkowski i... Na przykład dwa i na końcu, tak jak Zresztą kombi nie. i. Ostatnio mu się syn urodził, no to już trochę junior. Nieaktualne to, co jest to, co powiedziałem przed chwilą, tak. Zaczynamy powtórkę z rozrywki.